Dzień dobry Państwu, witam na kolejnym spotkaniu Centrum Edukacyjnego Powiśle. Dzisiaj będziemy rozmawiać o polityce wschodniej, o Polakach na obecnej Litwie, na obecnej Białorusi, na obecnej Ukrainie, czyli tych, którzy mieszkają na Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej, Polakach, którzy nigdy z Polski nie wyemigrowali. Granica się przesunęła, oni zostali tam, gdzie od wieków mieszkali i teraz przeżywają różne trudności związane z polityką państw aktualnie administrujących te tereny. Co do pozostałych naszych uczestników spotkania, powinni się pojawić jeszcze dwaj posłowie, ale ze względu na to, że kilkadziesiąt, 20 minut temu zaczęły się głosowania w Sejmie, mam informację SMS-em, że te głosowania trwają i obiecali, że jeżeli się skończą około 20 czy 20 z minutami, to pojawią się tutaj na naszym spotkaniu. Zobaczymy, jak to będzie. Nie mamy wpływu na to, a skoro kluby zarządziły jakąś tam dyscyplinę i obecność w czasie tych głosowań, to niestety nie mamy na to większego, tak jak powiedziałem, wpływu. O naszych kolejnych spotkaniach, o książkach to za chwilę powiem. Natomiast chciałbym rozpocząć to nasze spotkanie od przekazania głosu Krzysztofowi Kawęckiemu. Jeżeli chodzi o sprawy wschodnie, to wydał jedną książkę dotyczącą Polaków na Wileńszczyźnie w latach 2012, czyli okres 20 kilku lat od tak zwanej transformacji ustrojowej w Polsce i w zasadzie były to lata, w których też oderwała się od Związku Sowieckiego Republika Litewska i mimo, że na samym początku, kiedy odrywała się od Związku Sowieckiego, czyli zdobywała swoją niepodległość, jak to i nazywają, Republika Litewska, Polacy mieli, wydaje się, duże szanse na autonomię i na jak gdyby ułożenie sobie tam, na Wileńszczyźnie, gdzie są większością. Bo wokół miasta Wilna, na tych terenach wiejskich, Polacy nie są mniejszością narodową, tylko są większością i była szansa, żeby tam po prostu powstała autonomia polska. Do tej pory to się odbija tym Polakom troszeczkę czkawką, że wtedy mieli realne szanse, tylko Litwini tak zadziałali, że wymanewrowali Polaków. W ciągu ostatnich 2 lat pojawiły się groźby, że powstanie Wileńska Republika Ludowa na wzór republik ludowych w Doniecku i w Ługańsku. No i tak jak Ukraińcy mają taką narrację właśnie antyrosyjską, podkreślając właśnie rolę Rosji przy powstawaniu tych republik w dawnym Donbasie. Tak, to jest w zasadzie też niezmienna narracja z kolei litewska. Polacy na Wileńszczyźnie też są oskarżani o współpracę z Rosjanami i współpracę na szkodę państwa litewskiego. To może tyle gwoli wstępu, nie wiem, na tych sprawach na razie litewskich się skupimy, a potem przejdziemy do kolejnych spraw, czyli Polaków na Białorusi i na obecnej Ukrainie. Czy wiele już zostało powiedziane? Myślę, że w zasadzie wszystko zostało już powiedziane na temat Polaków z tak zwanych Kresów Wschodnich, właśnie tych republikach, czyli te z Litwy, czy na Litwie, czy na Ukrainie, na Białorusi. To są ogromne zagadnienia, ale generalnie niestety ta polityka, która państwa polskiego od powiedzmy 1990 roku w zasadzie się nie zmieniła. Jej tak, te kanony w stosunku do Polaków są niestety te same. Można powiedzieć,
że na ołtarzu tej bieżącej polityki zostali po prostu Polacy, zostali poświęceni sprawy Polaków na tak zwanych Kresach Wschodnich, jak również, można powiedzieć, również ta pamięć historyczna, to myślę tutaj o kwestii chociażby ukraińskiej, ale nie tylko. No tak jak tutaj Rafał powiedział, to Polacy mówią, że to nie my odeszliśmy od Polski, tylko Polska po prostu nas zostawiła. Czy na tych ziemiach zabranych, ziemiach utraconych, jak wiemy, no, mieszkają miliony Polaków przede wszystkim na Białorusi. I to jest jak gdyby jedna kwestia, nie wiem, no, trudno tutaj może o wszystkich kwestiach mówić, no, kwestia chociażby wspomniana autonomii na Wileńszczyźnie. Rzeczywiście to jest ode mnie też zagadnienie, bardzo jednak istotne, bo nie tylko w wyniku tych różnych działań litewskich, ale przede wszystkim w wyniku zaniechań strony polskiej, tego tak zwanego, mówię, obozu solidarnościowego, no ale tego nurtu, który opanował Gazetę Warszawską, tą Gazetę Wyborczą, przepraszam, czy też nie tylko, bo na przykład też no, nieżyjący chociażby Zbigniew Romaszewski i tak dalej, wiele osób tego obozu solidarnościowego po prostu robiło wówczas wszystko, żeby ta ewentualna autonomia nie została zrealizowana. Natomiast no w zasadzie teraz to kwestie takie najbardziej czasowo nam bliskie, to jest oczywiście sprawa tego ludobójstwa na Polakach dokonanego przez organizację ukraińskich nacjonalistów i organizację powstańczą, ukraińską powstańczą armię, ale również, co trzeba także powiedzieć, ze względu na tę prawdę historyczną, z masowym, niestety z masowym udziałem chłopów ukraińskich. I tak jak wiele środowisk mówi o tym, że Ukraińcy byli też tacy, którzy pomagali Polakom, to także trzeba powiedzieć, że niestety był to masowy, chcę powtórzyć, udział również chłopów ukraińskich w tych zbrodniach. I na ogół te zbrodnie tak wyglądały, że pierwszą jak gdyby taką tą pocztą to byli właśnie ci Ukraińcy, sąsiedzi Polaków, którzy przez wiele, wiele lat żyli obok siebie, nawet w dość dobrych relacjach między sobą i po prostu to oni dokonywali tych okrutnych zbrodni przy użyciu tych prymitywnych narzędzi do zabijania Polaków, no a później, że tak powiem, ten pierścień otaczała ta właśnie UPA i dokonywała dalszego ludobójstwa. Natomiast trzeba też, myślę, tutaj powiedzieć, że to, że jest taka sytuacja, to jest wynik jakiejś takiej, powiedziałbym, obłędnej ideologii politycznej. Bo jeśli my, ludzie, którzy, kresowiacy, czy też ludzie, którzy może nie mają nic wspólnego z Kresami, ale no, kochają Polskę i Kresy, ta tradycja są dla nich bliskie, to chcemy upamiętniać na przykład ofiary tego ludobójstwa, no bo to jest po prostu nasz taki moralny obowiązek, jak mówi Roman Dmowski. Jestem Polakiem, więc mam obowiązki polskie. To jest jak gdyby rzecz zupełnie oczywista, naturalna z ludzkiego, polskiego punktu widzenia. Natomiast druga strona, która prowadzi taką, powiedziałbym, politykę no właśnie zapominania o tych ofiarach, to przede wszystkim kieruje się racjami politycznymi. Tam nie ma tylko tej, że tak powiem, jakiegoś takiego rachunku ludzkiego, historycznego, tylko niestety jest tam ideologia, ideologia polityczna. Proszę Państwa, ja już nie będę mówił o tych działaniach antypolskich, tych nurtów, jak typu Platforma Obywatelska, bo to jest dość oczywiste, a kilka słów chciałem powiedzieć niestety o tych zaniechaniach ze strony po prostu Prawa i Sprawiedliwości, partii, która przecież podkreśla to, że no, chce kontynuować taką politykę historyczną, chce odbudować tę politykę historyczną, która mówi o patriotyzmie i tak dalej. Wielu Polaków, którzy głosowali na Prawo i Sprawiedliwość, to po prostu oczekiwało również w tym zakresie zmiany
tej polityki. No ale na przykład niejaki Piotr Skwieciński, no niejaki no, zastępca redaktora, nie wiem czy nadal jest w miesięcznika w sieci, swego czasu pisał w ten sposób, że lepsza Ukraina banderowska od Ukrainy moskiewskiej, lepsza Ukraina gejowska, prozachodnia i realizująca misję kulturową sterowaną z Unii Europejskiej niż Ukraina moskiewska. I dalej mówi Skwieciński, że jeśli zgodzimy się, że ten kierunek jest słuszny, czyli ta Ukraina gejowska, a nie i banderowska, to mówi Skwieciński, to pozostałe kwestie mają znaczenie jedynie techniczne. No można powiedzieć, że jest to taki przykład, przejaw powiedziałbym takiej, no nie wiem jeśli to można tak nazwać, ukrainofobii, no bo czyż można gorzej życzyć temu narodowi niż wizja państwa gejowskiego bądź banderowskiego, to nie wiem. Dalej, proszę Państwa, znana dziennikarka, między innymi z telewizji Republika, Ewa Stankiewicz, mówi, że współczesny kult UPA i Bandery jest antysowiecki, antyrosyjski. Dlatego, pamiętając o historii, mówi Ewa Stankiewicz, należy wspierać Ukraińców. To jest konkretny cytat. Z kolei wydawałoby się inna opcja, powiedzmy polityka, Adam Szostkiewicz mówi, ale mówi w tym samym duchu, cytuję, czy nam się to w Polsce podoba, czy nie, kult UPA jest Ukrainie potrzebny jako jeden z elementów budowania posowieckiej tożsamości narodowej. A zatem no, to jest taki sam głos jak ten. No, z kolei szef klubu parlamentarnego PiS-u Terlecki mówi w Rzeczpospolitej, mówi, używa takiego sformułowania, mówi o bratobójczej wojnie na Wołyniu i Małopolsce Wschodniej. Z kolei znana niedawna wypowiedź Jarosława Sellina, cytuję, uważamy, że główny nacisk, jeśli chodzi o to, kto jest winny, jeśli chodzi o męczeństwo Polaków na wschodzie, powinien być skierowany na Sowietów. A więc jest to przykład takiego rzeczywiście ideologicznego podejścia. Z kolei szef IPN-u ukraińskiego, a więc no, przedstawiciel instytucji bardzo istotnej, państwowej, czyli można powiedzieć przedstawiciel szeroko rozumianej władzy ukraińskiej, Wołodymyr Wiatrowicz mówi, zresztą w wywiadzie Rzeczpospolitej, o wojnie polsko-ukraińskiej. Z jednej strony mówi, była UPA, z drugiej Armia Krajowa. I była to wojna, mówi, podziemna, wojna partyzancka. Działania ukraińskiego i polskiego podziemia były, jak mówi, symetryczne. Obie strony dopasowały się, dopuszczały się, przepraszam, zbrodni wojennych. Dalej mówi, wśród żołnierzy AK, a tym bardziej wśród żołnierzy wyklętych, byli ci, którzy mordowali Ukraińców. Warto również wspomnieć o uchwale polskiego Senatu z 1990 roku, a więc Senatu tego zdominowanego wówczas przez tą tak zwaną stronę solidarnościową, czyli tych, którzy sobie zrobili zdjęcie z Lechem Wałęsą. Przypominam, że było wtedy 99 senatorów. Jedna osoba, która weszła, nie była związana z tym obozem solidarnościowym. Otóż ten właśnie Senat podjął uchwałę potępiającą na przykład wysiedlenia w ramach akcji Wisła. A przecież wiemy, też nie chcę rozwijać tematu, że była to akcja przeprowadzona przez władze komunistyczne na rozkaz władz moskiewskich. No, tutaj są też analogie, powiedzmy, z tymi wydarzeniami w Kielcach w 1946 roku, kiedy to nie było bynajmniej takie działanie spontaniczne, antysemickie,
tylko po prostu działania UB i też sterowane przez, przez Moskwę. Współcześnie też minister spraw zagranicznych Waszczykowski w styczniu 2016 roku, w tym roku, mówi tak: wspieramy naszych ukraińskich przyjaciół w rozliczeniu trudnych kwestii historycznych. Dalej, oczywiście są publicyści, których już nie będę nawet cytował, bo chyba nie warto. Niejaki Przemysław Żurawski-Wylgrajewski, jeden zresztą z doradców Waszczykowskiego, który miał wiele wypowiedzi. Ostatnia chociażby nominacja na ambasadora na Ukrainie Jana Piekło też świadczy właściwie o tej polityce, o tym kierunku polityki. A więc można powiedzieć, że ten kierunek, który obowiązuje w ogóle w polityce wschodniej od 1990 roku, nadal po prostu jest kontynuowany. I na przykład również, to oczywiście nie ma żadnego wpływu na politykę, na stosunek władz ukraińskich czy też litewskich do Polaków. Bo na przykład, jak wiemy, na przykład prezydent Juszczenko w 2007 roku ustanowił Romana Szuchewycza dowódcę UPA, można powiedzieć kata Kresowian, tego, który bezpośrednio odpowiadał za mordy na Polakach, bohaterem Ukrainy. A w 2 lata później z kolei Senat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego uhonorował właśnie prezydenta Ukrainy Juszczenkę odpowiednią uchwałą. A rok później Juszczenko, czy w 2010 roku, z kolei uznał dekretem bohaterem Ukrainy Stefana Bandery. Także proszę Państwa, ta polityka to jest przede wszystkim polityką, powiedziałbym, ideologiczną. To co jest, to po prostu z tego wynika. No, to jest ta doktryna obowiązująca, jak mówimy, doktryna Giedroycia, Juliusza Mierzowskiego, sformułowana na emigracji i formułowana przez paryską kulturę, która po prostu właśnie na ołtarzu tak zwanych dobrych stosunków z sąsiadami po prostu poświęca Polaków. I tutaj no, można by, że tak powiem, wiele na ten temat mówić. No, jest mnóstwo przykładów tych działań antypolskich. To się niestety nie zmieniło ze strony właśnie państwa litewskiego. No, świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego często nazywano właśnie przyjacielem Litwinów. Mówiono o tych znakomitych relacjach, więc takich bliźniaczych wręcz, z prezydentem na przykład Litwy Adamkusem. Tymczasem to poklepywanie po plecach i tak dalej, to miało miejsce, ale to był tylko taki obraz, natomiast państwo litewskie prowadziło cały czas tą politykę, można powiedzieć antypolską. No i tutaj naprawdę Polacy, ta większość de facto, rzeczywiście na Wileńszczyźnie, bo na Wileńszczyźnie Polacy stanowią 60%, w samym Wilnie około 10%, Polacy po prostu potrafili się świetnie zorganizować i to jest pewien fenomen, powiedziałbym, i trzeba im oddać wielki szacunek. Często mówimy tak, że ludzie na wschodzie są jakieś tacy niezorganizowani albo mają brak umiejętności tej organizacji. Natomiast akcja wyborcza Polaków na Litwie jest doskonale zorganizowana. Teraz będą kolejne wybory i miejmy nadzieję, że osiągną pewien sukces. Jak wiemy, tam na przykład wprowadzono próg 5%, żeby dostać się do parlamentu, trzeba przekroczyć 5%, to nie jest rzeczą oczywiście łatwą. W Polsce, jak wiemy, nawet w tym zakresie nie ma symetrii. Wszystkim się to udaje. Tak, no, ale jeśli chodzi o mniejszości, to nie ma tego progu, prawda? Dzięki temu tam jeden czy dwóch, zawsze Niemców, tak, ta mniejszość niemieckiej jest w tym.
Także nawet tutaj widać asymetrię. Asymetrię widać we wszystkie, w wielkiej tej polityce, asymetrię widać również w finansowaniu na przykład różnych stowarzyszeń. Państwa wydajemy miliardy złotych, na przykład finansując mniejszości narodowe, no, na przykład chociażby ukraińską, ale nie tylko. Natomiast sytuacja mniejszości polskiej, jaka jest na Litwie, wiemy, jak wygląda. Czy na Ukrainie, gdzie na przykład no, chociażby kwestia nierozwiązana zwrotu Polakom kościołów we Lwowie. To jest jedna z kwestii. No, ale o czym tu mówić? Jak mówimy Państwa, dzisiaj jest. Kto dzisiaj jest? 19. No właśnie, tak, 19 dokładnie, o ile chyba pamiętam, PiS zapowiadał, tak, że będzie przyjęta uchwała, oczywiście nie ustawa, bo nam chodzi o ustawę, ale to wszyscy wiemy. Uchwała, no wiem Państwa, upamiętniająca ludobójstwo, 11 lipca już minął, dzisiaj 19 lipca, nie wiem, Sejm się kończy. No głosuje, no, ale być może, ale o ile wiem, chyba w porządku tego nie było, no ale to mogło być wypełnione, może posłowie przyjdą, to coś na ten temat powiedzą. No i proszę Państwa, no, sprawa, powiedziałbym, takie analogie troszeczkę mnie się, że tak powiem, nasuwają. Otóż dzięki takim działaniom niezależnym, dzięki tym różnym działaniom środowisk niepodległościowych, narodowych, jeszcze w latach 70., czyli w czasach komuny, w 70. latach XX wieku, udało się doprowadzić do tego po latach, że na przykład właśnie to, powiedzmy, kłamstwo katyńskie zostało wyjaśnione, że Katyń no, wrócił jak gdyby do świadomości Polaków, tak można powiedzieć. Z drugiej strony później mieliśmy 11 listopada. Te obchody też doprowadziły do tego, że 11 listopada został uznany też świętem państwowym. I proszę Państwa, wielka bitwa, wielka wojna trwająca wiele lat to była pamięć o tak zwanych żołnierzach wyklętych, bo łatwiej było komunistom nawet uznać, powiedzmy, Katyń, te zbrodnie katyńskie, czy zbrodnie nawet sowieckie, niż właśnie przyznać, że żołnierze podziemia niepodległościowego, ci, którzy kontynuowali konspiracje z okresu okupacji, walczyli o niepodległość Polski, że nie była to tak zwana wojna domowa. I tak samo w tej chwili jest. Ukraińcy mówią o tak zwanej wojnie bratobójczej. Te tak zwane elity polskie mniej więcej to samo powtarzają. Może oczywiście w jakimś takim zakresie mniej jaskrawym, ale no, mniej więcej tak ta sytuacja wygląda. No i został nam ten ostatni obszar po prostu przywrócenia właśnie do świadomości Polaków tego, że właśnie na Ukrainie na przykład było ludobójstwo. Ale bodajże badania z 1992 roku przeprowadzone w Polsce mówią o tym, że 60% Polaków w ogóle nie ma pojęcia, nie wie co to jest to ludobójstwo ukraińskie, to co się zdarzyło na Wołyniu, Małopolsce Wschodniej, ale także pamiętajmy na ziemiach polskich, znaczy na ziemiach polskich, na ziemiach za tak zwaną linią Kerzona, czyli na Lubelszczyźnie, czy też na ziemi właśnie podkarpackiej, bo tam też miało to ludobójstwo i to ludobójstwo było w latach 1939-47. To są ten obszar czasowy. Nie wiem, jak w tej chwili wygląda, być może to jest nieco lepiej, ale no jest to tak zwana czerwona, czy też jak ktoś kto woli, biała plama polskiej historii, która wymaga po prostu przypomnienia i przywrócenia do świadomości narodowej Polaków, ale przecież to nie tylko kwestia właśnie ludobójstwa na Ukrainie, bo mamy na przykład chociażby kwestię państwa Ponarów. No obawiam się, że gdybyśmy spytali Polaków, to naprawdę podejrzewam, że zdecydowana większość nie wiedziałaby, co tam się wydarzyło, że właśnie to tam Litwini tak naprawdę doprowadzili do tego, też można nazwać ludobójstwa, po 100 tysięcy obywateli II Rzeczypospolitej zostało zamordowane. I jeszcze wiele, wiele innych kwestii. A zatem, proszę Państwa, no jest to sprawa bardzo ważna.
A mówiłem o Prawie i Sprawiedliwości, dlatego że to przecież Jarosław Kaczyński jeszcze przed wyborami, zresztą nie tylko on, także inni, mówił, że te sprawy zostaną wyjaśnione. W 2015 roku w liście skierowanym do Światowego Zjazdu Kresowagian, który co roku odbywa się w Częstochowie na Jasnej Górze, otóż Jarosław Kaczyński zapewniał, że powie prawdę o ludobójstwie i wszystkich zbrodniach dokonywanych na Polakach mieszkających na Wołyniu i Małopolsce Wschodniej. To tyle, proszę Państwa. Oczywiście możemy mówić o jakichś tam szczegółowych kwestiach związanych czy z polityką litewską, czy Białorusią i tak dalej. Ja bym tak raczej może tak tytułem wstępu. Rozumiem, że jesteśmy w gronie osób, które tak samo myślą doskonale, znają ten temat i tak naprawdę myślę, że ważną rzeczą by była jakaś taka rozmowa, czy nasze wzajemne tutaj wypowiedzi, refleksje, uzupełnienia. Także bym raczej może chciał potraktować to jako taki wstęp bardziej do dyskusji. Dla osób zainteresowanych to jest właśnie książka Krzysztofa Kawęckiego, Polacy na Wileńszczyźnie w latach 1990-2012, można ją tutaj nabyć. Myślę, że tutaj w tej książce jest też bardzo ciekawy rozdział mówiący o Kościele, że niestety, zwłaszcza po Soborze Watykańskim II, Kościół poprzez wprowadzenie języków narodowych, języka litewskiego, oczywiście na Litwie, języka białoruskiego i rosyjskiego na Białorusi, języka ukraińskiego i rosyjskiego na Ukrainie, no zaczął wynaradawiać Polaków, że hierarchia Kościoła, zwłaszcza hierarchia Kościoła litewskiego oraz hierarchia grekokatolicka na Ukrainie są bardzo antypolskie i dochodzi nawet do tego, że w kościołach usuwane są wielowiekowe, nie wiem, tablice, które przetrwały wszystkie rozbiory, okupacje, wiszą tam od 400-300 lat. Jeżeli są w języku polskim, są albo lituanizowane, albo przerabiane na język właśnie ukraiński w przypadku Ukrainy. No, w mniejszym stopniu się to dzieje na Białorusi. Białoruś zresztą jest jedynym naszym sąsiadem aktualnie wschodnim, który odwołuje się do naszego wspólnego dziedzictwa kulturowego. Oni odwołują się do oficjalnie, nawet państwowo, do Rzeczypospolitej wielu narodów. Sklepy, na przykład sieć sklepów, które są jak gdyby sklepami czysto białoruskimi, nazywa się sklepy radziwiłłowskie. Pięknie odnowiono wiele zabytków na Białorusi polskich i wiele pomników kultury polskiej na tamtych terenach, więc jeżeli chodzi o Białoruś, to tam jest sytuacja nieco lepsza, chociaż tam w inny sposób jest zamieszanie w środowiskach Polaków mieszkających, mianowicie działają dwa konkurencyjne związki Polaków na Białorusi. Jeden jest wyłoniony przez Polaków, którzy tam wcześniej jak gdyby działali i kontynuuje pewne działania i ma dobre kontakty z władzami białoruskimi. Drugi jest jak gdyby opozycyjny i jest oczywiście sponsorowany przez takie instytucje jak właśnie telewizja Bielsat, która jest jak gdyby fragmentem naszej publicznej telewizji. Natomiast narrację uprawia całkowicie no, w duchu właśnie giedroyciowskim. Jej głównym celem jest szerzenie demokracji, nie obrona polskości na Białorusi, tylko szerzenie demokracji na,
na Białorusi. Więc akurat w przypadku Białorusi dochodzi do takich kuriozalnych sytuacji. Ostatnio byłem na posiedzeniu zespołu kresowego w Sejmie i była mowa o tym, że na przykład niektóre zespoły polskie, takie śpiewające pieśni ludowe, narodowe, patriotyczne, nie został w chór taki złożony z dzieci i z dorosłych, wpuszczony na początku tego roku do Polski, tylko z tego powodu, że dyrektorem tego chóru jest osoba, która jest dyrektorem szkoły podstawowej na Białorusi. A jeżeli ktoś jest już dyrektorem szkoły podstawowej na Białorusi, to uchodzi za przedstawiciela reżimu prezydenta Łukaszenki. Czyli po prostu nie tylko ta osoba, ale cały chór złożony, mówię, i z dzieci, i z osób dorosłych, nie jest wpuszczany do Polski. I no, było to stawiane jako pewien skandal, że po prostu no, ludzie przecież na Białorusi, też Polacy, muszą gdzieś pracować. Jeżeli ktoś jest nauczycielem, to po to, żeby nie zostać oskarżonym, że jest jakimś agentem Łukaszenki, nie będzie przecież, że tak powiem, rezygnował z pracy po to, żeby prowadzić chór i na przykład przyjeżdżać na jakieś występy związane z Polakami z zagranicy, z festiwale różne muzyczne i tak dalej. Jeżeli chodzi o samą na przykład Wileńszczyznę, to tak jak powiedziałem, postawa samej hierarchii litewskiej jest, no, powiedziałbym, haniebna w stosunku do Polaków. Niestety oliwy do ognia dolał w czasie swojej pielgrzymki do Wilna. To był bodaj rok 1994, Jan Paweł II. Tam, gdzie... Pierwszy, tak? Właśnie próbowałem znaleźć w książce, ale nie starczyło mi czasu, żeby sprawdzić tą datę. Więc tak jak kolega mówi, w 1991 roku podczas spotkania Jana Pawła II z Polakami w Wilnie doszło do kilku skandalicznych sytuacji. Po pierwsze, były olbrzymie naciski, żeby Polacy nie pojawili się na tym spotkaniu z polskimi flagami. Bo po prostu tak władze litewskie oraz władze episkopat kościoła litewskiego no, zarządziły, że to nie jest miejsce do eksponowania swojego patriotyzmu i swojej przynależności narodowej. Poza tym fatalnie wypowiedział się Jan Paweł II, ponieważ powiedział słowa, że zwracam się do Litwinów polskiego pochodzenia. Więc to dla Polaków, którzy tam zawsze byli u siebie, na terenach Wileńszczyzny, gdzie właśnie Litwini to była mniejszość, gdzie przed wojną zdaje się było, nie wiem, ze 3-4% chyba, albo mniej Litwinów, to był wielki policzek i Polacy, którzy się cieszyli na przyjazd Jana Pawła II do Wilna, w tym momencie no, to było jak zimny prysznic, że po prostu no, najłagodniej możemy powiedzieć, że papież się kompletnie nie orientował w tej sytuacji Polaków na Wileńszczyźnie i tej sprawy, nie rozumiejąc, tak fatalnie się jak gdyby wypowiedział. No teraz, jeżeli chodzi o kościół na Ukrainie, głównie chodzi tu o kościół grekokatolicki, to oczywiście dwie rzeczy jak gdyby wzbudzają największe, że tak powiem, kontrowersje. Po pierwsze, praktycznie to, że ten szowinizm banderowski rodził się na plebaniach i w klasztorach kościoła grekokatolickiego. Dekalog ukraińskiego nacjonalisty był drukowany, pierwsze wydanie, w drukarni księży Bazylianów, czyli w zakonie grekokatolickim. No, sam Bandera był synem popa, księdza grekokatolickiego, prawda, i wychowywał się w takiej, a nie innej rodzinie. No i oczywiście, co najgorsze, przed
dokonaniem ludobójstwa na Polakach, czyli generalnie 43-44 rok, kiedy w 43 na Wołyniu, a w 44 w Małopolsce Wschodniej był szczyt tych mordów, tej rzezi. No niestety wielokrotnie to będzie również pokazane na tym filmie Wołyń, który wejdzie na ekrany w październiku. Przed dokonywaniem mordów na Polakach księża grekokatolicy błogosławili, święcili wodą święconą narzędzia, które służyły do mordowania Polaków, czyli noże, siekiery, widły, no, piły i tak dalej, prawda? Więc po prostu to straszne, a również uczestniczyli w tak zwanych pogrzebach Polski. Również będzie taka scena na tym filmie. Te pogrzeby Polski polegały na tym, że wrzucano do rowu i zasypywano w ramach jakiejś takiej ceremonii quasi-religijnej, no bo trudno to nazwać religijną, ale quasi-religijnej, wszystko, co wiązało się z polskością. Czyli oczywiście flaga polska, godło narodowe zerwane z jakiegoś urzędu, mundur żołnierza polskiego, często zamordowanego wcześniej żołnierza, zdejmowano z niego mundur, jakąś kukłę czy coś wrzucano do tego rowu. I w tych uroczystościach, takich no, na wpół pogańskich, niestety uczestniczyli również księża grekokatolicy. No i teraz oczywiście jest wielki kolej właśnie współczesny konflikt i sprawa gorsząca, to znaczy próba kanonizacji arcybiskupa szeptyckiego, czyli władyki świętojurskiego z czasów właśnie między innymi II wojny światowej, który no powiedzmy tak, może on nie uczestniczył w tego typu nabożeństwach przeciwko Polsce skierowanych, ale też nigdy nie odciął się od tego, co robili banderowcy i ze względu nawet na to, że są pewne wątpliwości co do jego postawy, no z tego powodu nie powinien być wynoszony na ołtarze. Natomiast sprawa powróciła i bardzo silne lobby ukraińskie w ramach kościoła próbuje doprowadzić do tej kanonizacji. Zobaczymy, jak te się sprawy dalej potoczą. Sprawa jest bardzo, bardzo, bardzo trudna, no i bardzo przykra, no bo jak gdyby między dwoma obrządkami w ramach kościoła katolickiego się jak gdyby dokonuje. Z punktu widzenia Polski, no jeszcze jest to przykre, że jest to kanonizacja człowieka, który był, można powiedzieć, narodowym renegatem, prawda? Jego rodzony brat był polskim generałem, był polskim patriotą. On sam, będąc Polakiem obrządku grekokatolickiego, no poprzez właśnie ten obrządek stał się jak gdyby no, jednym z głównych promotorów nacjonalizmu ukraińskiego. Czyli z pochodzenia Polak, ale z wyboru Ukrainiec. Natomiast myślę, że jego udział w popieraniu banderyzmu no, powinien być dobrze zbadany. No, na pewno nie był, tak jak inni tacy szeregowi księża, odpowiedzialni za konkretne jakieś mordy, ale od arcybiskupa wymaga się więcej, wymaga się tego, żeby zajął w takim czasie jakąś konkretną postawę. To był chyba rzeczywiście ważną rzeczą jest to, że ten nacjonalizm, czy raczej powiedziałem szowinizm litewski, ukraiński, czy w mniejszym stopniu, bo nie ma wymiaru takiego antypolskiego, białoruski, ale przede wszystkim ukraiński, litewski, on powstawał tak w opozycji do tej tradycji pierwszej Rzeczpospolitej i narodził się w XIX wieku. I to jest w zasadzie kwestia jak gdyby zasadnicza. Jak my mówimy o sprawach Polaków na wschodzie, o naszym dziedzictwie, to trzeba przede wszystkim jednak, to jest chyba jedyne rozwiązanie, po prostu pokazywać tradycję pierwszej Rzeczpospolitej, bo to jest pewien fenomen.
jeśli chodzi o nie tylko siłę państwa, siłę militarną, ale także te rozwiązania ustrojowe, to zupełnie, zupełnie oryginalne. Można powiedzieć, tak jak pisał Adam Doboszyński, że pierwsza Rzeczpospolita to był ten, jeśli chodzi o ustrój, była jedność w różnorodności, czy to, co mniej więcej formułował na przykład święty Tomasz z Akwinu, połączenie tych trzech elementów, tych ustrojowych. I teraz ten nacjonalizm, czy szowinizm ukraiński, litewski właśnie jest w opozycji do tradycji pierwszej Rzeczpospolitej. Jeśli oni nie uznają tej tradycji pierwszej Rzeczpospolitej, to oczywiście tutaj porozumienia, czy w ogóle jakiegoś dobrych relacji nie będzie. I proszę Państwa, ja chociażby piszę właśnie w tej książce, że sprawą, która wzbudzała najwięcej emocji wśród Litwinów, mówię o okresie międzywojennym, mówię o Litwie tej tak zwanej kowieńskiej, była ocena Unii Lubelskiej z 1569 roku. Po 1918 roku, można powiedzieć, na Litwie takim aksjomatem było stwierdzenie, że Unia sprowadziła na Litwę same nieszczęścia. Podobnie jest na Ukrainie. Oskarżano o to nie tylko Polaków, ale także własnych tak zwanych zdrajców. W 1930 roku w tej Republice Litewskiej odbył się, proszę Państwa, symboliczny proces nad królem Władysławem Jagiełłą. Społeczny oskarżyciel zażądał dla monarchy najwyższej kary, czy to znaczy skreślenia go z historii Litwy. Jagiełłę przeciwstawiono postać księcia Witolda i jego właśnie jako bohaterskiego władcy i tak dalej. I to jest sprawa, wydaje się, bardzo, bardzo istotna. Ale jak już mówimy właśnie o tej Litwie kowieńskiej w okresie międzywojennym, to szczególnie po 1926 roku, czyli po tym zamachu majowym Antonasa Smetony, zresztą celowanym na zamachu w jakiś sposób Piłsudskiego. A więc po tym zamachu w Republice Litewskiej prowadzono akcję depolonizacji. I wtedy na Litwie Kowieńskiej tak naprawdę w ciągu tych kilkunastu lat zniszczono zupełnie polskość. Tam mieszkało Polaków około 2 miliony. W zasadzie wszyscy zostali po prostu wyniszczeni. Polskie organizacje społeczne, kulturalne, zawodowe, nastąpiła konfiskata mienia, prześladowania Polaków od pierwszych lat, można powiedzieć, tej Litwy Kowieńskiej były dziełem rządu i no niestety właśnie duchowieństwa litewskiego. Stosowano różne metody walki z polskością. I właśnie w Kownie, w którym ludność polska w 1934 roku stanowiła blisko 30%, to jest połowę ludności w ogóle katolickiej, doprowadzono do tego, że Polacy nie posiadali wówczas ani jednego kościoła i ani jednego nabożeństwa dla siebie, nie polskiego kościoła, ani polskiego nabożeństwa. I ostatnie już takie nabożeństwo, powiedzmy, było to zlikwidowane w 1937 roku. I podobną politykę niestety prowadzi współczesna Republika Litewska. Dlatego no, rzeczą oczywiście bardzo ważną jest to, żeby no, jak gdyby przywrócić w świadomości, to jest oczywiście nie tylko Polaków, ale Polaków również, ale właśnie Ukraińców, Litwinów, Białorusinów, tę tradycję pierwszej Rzeczpospolitej. I o ile na Białorusi są środowiska polityczne, może one są marginalne, ale są środowiska, które właśnie widzą tę przyszłość w odrodzeniu tej pierwszej Rzeczpospolitej, tej tradycji pierwszej Rzeczpospolitej, to niestety takich środowisk na Litwie nie ma, wśród Litwinów. Nie wiem, jak jest z Ukrainą. Być może na Ukrainie są jakieś środowiska, które można powiedzieć są jakieś propolskie. Petlurowcy. Ale, no właśnie, petlurowcy, ale Petlura jest zupełnie ten, bo tutaj się, to jest taka ta piłsudczykowska, ten nurt, prawda? No, powołuje się tutaj, przywołuje się Jana Wychowskiego, przywołuje się Petlurę, ale tak naprawdę Petlura dla Ukraińców jest w swej masie ukraińskiej, jest po prostu, że zupełnie nie występuje świadomości ukraińskiej. No, pomijając oczywiście, że wówczas też, nie? Petlura to w zasadzie, można powiedzieć, to był pewien symbol tylko, prawda? Tak.
tak naprawdę jakieś tam współpracy polsko-ukraińskiej nawet w tym 20 roku, w czasie tak zwanej wyprawy kijowskiej, którą podjął Piłsudski, tak naprawdę nie było. I to jest tak naprawdę, naprawdę martwe. Natomiast ja mam na przykład zajęcia ze studentami, no, to są studenci prawie na tym kierunku, na tym prowadzę z Ukrainy. No nie wiem, może szkoda, że też sam nie przeprowadziłem wszystkich badań na temat ich świadomości, ale tam się pojawiają, można powiedzieć, że jest fascynacja Polską. Jest jakaś taka bardzo propolska postawa, ale z jednej strony oni mają, no widać, co ze szkoły wynieśla, więc jeśli chodzi o relacje polsko-ukraińskie, to oczywiście już nie będę mówił, ale ich spojrzenie na Chmielnickiego, na ten przeszłość, Polacy Pany i tak dalej, i to prześladowanie, to jest jedna rzecz. Druga to jest prześladowania, które oni uważają były bardzo daleko idące. Druga rzecz pospolitej wobec Ukraińców. Dalej akcja Wisła i chyba to wszystko. To są te trzy elementy, które po prostu mają. Natomiast stan świadomości tego, co było z Polakami, to co robiła UPA, OUN i tak dalej, no to właśnie w ogóle nie mają, nic nie wiedzą. Owszem, dowiadują się w Polsce z internetu, tam w kontaktach z Polakami i tak dalej. Trudno mi powiedzieć, nie chciałbym też takich opinii formułować, bo może one są takie nie do końca ten. Ale wydaje mi się, że jeśli chodzi o dziewczyny, studentki i tak dalej, to one są zafascynowane Polską i to jest jakaś taka, może tam jest mniej polityki. Natomiast mam wrażenie, że sytuacja się pogorszyła, myślę o studentach, w ciągu tych nawet 4-5 lat. O ile, proszę Państwa, 4-5 lat temu wśród studentów w Polsce, można powiedzieć, Bandera i tak dalej, to praktycznie no, w ogóle nie występowało to jak gdyby świadomości. Mówię o studentach ukraińskich. To w tej chwili nie twierdzę, że jest to jak gdyby jakaś taka fascynacja daleko idąca. Nie wiem, no nie chciałbym procentowo ten, ale to się da w tej chwili zauważyć w pewnych kręgach, nie wiem, może to jest 10%, może 20%, nie wiem, ale można mówić o jakiejś takiej fascynacji Banderą. Co nie znaczy, że ta fascynacja ma od razu jakiś taki antypolski wymiar, ale to wyraźnie widać po prostu. Czyli to, co się dzieje na Ukrainie, ta banderyzacja, ta ideologia, która tam jest, po prostu przenika również do tych młodych ludzi. To się naprawdę w ciągu 4-5 lat, moim zdaniem, zdecydowanie pogorszyła ta sytuacja. Warto by zresztą takie badania może przeprowadzić, jaki jest stan świadomości właśnie Ukraińców. Ale Ukraińcy, tak jak Litwini, to są ludzie troszeczkę tacy, powiedziałbym, bardzo bardzo skryci po prostu. Często nie wyrażają tych swoich poglądów, co innego mówią, co innego niestety myślą. To też jest tak, jak gdyby kwestia ich jak gdyby takiego charakteru narodowego. Dlatego państwo polskie, no musi państwa jest tyle rzeczy do zrobienia w zakresie edukacji, w polskich szkołach, w tym obszarze, jak również to, że jak państwo polskie nie wymusi na rządzie ukraińskim tego, żeby te kości, można powiedzieć, tych naszych rodaków pomordowanych wówczas w sposób bestialski nie zostaną w chrześcijańskich obrzędach pochowane, no to jeśli państwo polskie nie wymusi, to po prostu tego nie będzie. Wiemy, że ostatni, że tak powiem, jeśli można tak powiedzieć, świadkowie tych zbrodni jeszcze żyją, odchodzą, ale to są już właśnie ostatni ci właśnie, którzy byli świadkami tego ludobójstwa. A więc trzeba po prostu też te miejsca upamiętnić. Jeśli państwo polskie tego nie zrobi, no to po prostu strona ukraińska tego oczywiście również nie wykona. Także tutaj jak gdyby powiedziałbym zaniechania ze strony polskiej są po prostu ogromne. No tu można powiedzieć, proszę państwa, za wieszczem, że jeśli ja zapomnę o nich, to ty Boże, zapomnij o mnie. No niestety jest to zaniechanie, jest to po prostu, można powiedzieć, grzech wołający o pomstę do nieba. I niestety tak ta sytuacja źle wygląda. Ale z drugiej strony trzeba powiedzieć, że jednak w świadomości Polaków nastąpiła pewna zmiana. Tak jak mówię, no przywołam tą historię.
ileś tam lat temu. Katyń był może, no, może był bardziej, że tak powiem, sprawą widoczną, ale sprawa 11 listopada, żołnierzy wyklętych, to była sprawą no, zupełnie niewystąpującą świadomości historycznej Polaków, a jednak powrócili. A powrócili dlatego do tej świadomości narodowej, że ta akcja miała charakter rzeczywiście taki, powiedziałbym, oddolny. Nawet wbrew, można powiedzieć, polityce, oficjalnej polityce państwowej. Dlatego jest tak mocny ten, można powiedzieć, kult właśnie żołnierzy wyklętych, tego podziemia antykomunistycznego. I podobna sytuacja jest tutaj. Lepiej było, żeby to państwo polskie to zrealizowało, ale proszę państwa, wydaje mi się, że rozpoczął się taki proces, że nie da się tego po prostu usunąć, jakoś zamieść, zapomnieć, że te działania, które są podejmowane, myślę tutaj 11 lipca, o tych obchodach w Warszawie, myślę, że będzie to w całej Polsce niedługo, podobnie jak Marsz Niepodległości 11 listopada, ta kwestia po prostu będzie kwestią bardzo żywą i bardzo, bardzo, bardzo ważną i bardzo mocną. I myślę, że to są takie analogie, które po prostu, które można tutaj jak gdyby przywołać. Na razie nie udało się tego przeprowadzić na skalę ogólnopaństwową, ogólnonarodową. Natomiast są chwalebne przykłady, na przykład sejmik województwa opolskiego, gdzie w zasadzie ponad podziałami, gdyż większość Polaków mieszkających na Opolszczyźnie pochodzi z Kresów. Bez względu na to, czy w tej chwili popierają PiS, czy Platformę, czy inne partie, tam jest jak gdyby konsensus i sprawy kresowe tam są załatwiane ponadpartyjnie. To jest jedyne województwo, w którym 11 lipca jest ogłoszony świętem, gdzie urzędnicy się w to święto angażują i gdzie rzeczywiście na tych obchodach bywają zarówno marszałek, jak i wojewoda, jak i wysocy urzędnicy, czy to państwowi, czy samorządowi z tego terenu. Ja mam jeszcze pytanie tutaj do Krzysztofa, bo zdaje się były próby ostatnio również w sejmiku województwa mazowieckiego, którego zresztą jesteś członkiem tego, radnym tego sejmiku, upamiętnienia 10 lipca, a także w kierunku tak zwanych miast partnerskich, miast na Ukrainie, które podpisały. Jak to wyglądało, jaki to miało przebieg, jak to się skończyło? Czy ja zgłosiłem taki projekt uchwały, bo akurat posiedzenie sejmiku miało miejsce 11 lipca. W tym dniu, znaczy przed dzień, kilka dni wcześniej zgłosiłem ten projekt poprzez klub PiS-u, w którym też jesteśmy jako radni Prawicy Rzeczypospolitej z Marianem Piłką i Piotrem Trzymboszem. No bo taka tylko metoda mogłaby, że tak powiem, żeby to... No i z tym, że ta uchwała, oprócz oczywiście upamiętnienia, to jest oczywiste, ofiar, i tak dalej, zawierała w moim przekonaniu bardzo ważny element, to znaczy apel sejmiku mazowieckiego do władz samorządowych Ukrainy o, o nieglorifikowanie tej ideologii OUN-UPA i o nieglorifikowanie również tych przywódców tych organizacji. I to była konkretna rzecz, bo o to chodzi po prostu. To jest jak gdyby w gestii władz samorządowych, sejmiku, tym bardziej właśnie rzeczywiście tutaj są miasta partnerskie, które na Mazowszu, które utrzymują relacje i kontakty właśnie z tymi miastami ukraińskimi. No ta uchwała została przyjęta, ale niestety bez tego elementu została przyjęta przez aklamację, ale to tak naprawdę ograniczyła się niestety tylko do upamiętnienia ofiar. Czyli takiej deklaracji. Takiej deklaracji, natomiast no, to oczywiście już wzbudziło, że tak powiem, tak niestety ze strony PiS-u już wyraźny problem, no bo to jest problem polityczny. Konsultacje z MSZ-em były nawet w tym zakresie i tak dalej, także już nie chcę mówić w szczegółach. Ale tak to niestety wyglądało, także ta uchwała nie została przyjęta, natomiast na konwencie
jeszcze raz przyjęto uchwałę, która wcześniej rzeczywiście została zgłoszona przez PiS, to znaczy wcześniej, czyli w 2011 roku, gdzie rzeczywiście w tytule jest słowo ludobójstwo upamiętniające Polaków, ale no bez tego jak gdyby przełożenia, powiedziałbym, praktycznego. No i to jest cała kwestia, cały problem, że proszę Państwa, aha, no i oczywiście najpierw była zgoda, proszę, żeby już dalej to powiedzieć, najpierw była zgoda na tą moją uchwałę ze strony PiS-u, natomiast było oczekiwanie po konsultacji z MSZ-em, no tak to dokładnie wyglądało, że zostanie tam jeszcze poszerzona ta uchwała o właśnie słowa oddające cześć tym Ukraińcom, którzy, obywatelom II Rzeczpospolitej zresztą, którzy po prostu pomagali Polakom. No, to zostało ten, ale później to zostało przyjęte, ale później nawet i ta kwestia, o której mówię, zasadnicza, czyli ten apel o odcięcie się od tego banderyzmu po prostu nie został przyjęty. Czyli mamy do czynienia, no to o czym mówiliśmy na początku, po prostu z taką właśnie polityzacją tego problemu. I jest tak, że ci, którzy po prostu relatywizują te kwestie, to zarzucają drugiej stronie, że to my albo tam, nie wiem, jakieś tam promoskiewskie, albo prorosyjskie, albo jakieś inne kwestie i tak dalej. Tymczasem jest oczywiście, trudno powiedzieć, no nie mamy tutaj ani dowodów na tego typu działania, ale Państwa, no wszystko, że tak powiem, sprowadzanie tego, że to Moskwa może, że to Moskwa jest odpowiedzialna za to, dlatego 17 września ma być Dzień Męczeństwa Kresowian, że to wszystko ma być, że tak powiem, połączone, a tak naprawdę ludobójstwo to dokonane przez Ukraińców, zapomniane, no to jest po prostu fałszowanie rzeczywistości. Być może, nie wiem, no być może w Moskwie jest na rękę istnienie, że tak powiem, takich organizacji skrajnych typu Prawy Sektor, czy tam jakieś inne jeszcze mniejsze organizacje probanderowskie czy neobanderowskie. Podobnie jak też różne są tu opinie na temat na przykład działania Ruchu Autonomii Śląska, który niewątpliwie jest promowany przez stronę niemiecką, to nie ma wątpliwości, przez różne fundacje i tak dalej. Niektórzy twierdzą, że być może jest wspierany również przez Moskwę, nie wiem, ale to Państwa świadczy o tym, że po prostu przymykanie oczy na ten banderyzm po prostu to jest droga donikąd, bo nie będzie tak zwanego pojednania polsko-ukraińskiego nigdy, jeśli rzeczywiście Ukraińcy po prostu od tego się nie odetną. No, od tej kościoły się pojednały. Kościoły się pojednały. No nie wiem, jak to pojednanie wyglądało, to można zobaczyć, jakie była treść tego listu, bo też był bardzo niejednoznaczny, bardzo mglisty, powiedziałbym. To nie jest. Kościoły się pojednały, można mówić tutaj o tym pojednaniu polsko-niemieckim, ale to jest zupełnie inna sytuacja. I analogie, powiedziałbym, tego pojednania polsko-ukraińskiego mają się nijak nawet do tego pojednania, które miało miejsce w przeszłości w latach 60. polsko-niemieckiego. No poza tym, proszę Państwa, no, na czym ma polegać pojednanie? Pojednanie przede wszystkim powinno polegać na tym, żeby powiedzieć prawdę, jak mówiłem, pochować tych, którzy po prostu zostali tam pomordowani w sposób godny, chrześcijański, upamiętnić te miejsca. I tak dalej, no była wspólna komisja, tak, chyba bodajże 10 spotkań było, polsko-ukraińska, historyków polsko-ukraińskich, rozmawiali i tak dalej, jakiś tam protokół rozbieżności się pojawił, nawet Ukraińcy przyznali pewne kwestie, ale był ten protokół, ale później strona ukraińska zupełnie zerwała te rozmowy, więc ja widzę to bardzo źle, dlatego że jeśli wspomniany Instytut Pamięci Narodowej Ukraiński po prostu stosuje tę zasadę symetrii w stosunku Armia Krajowa i UPA, no to po prostu tak naprawdę ten tak zwany dialog jest po prostu absolutnie niemożliwy. Jest to sytuacja bardzo trudna, ale są na pewno środowiska propolskie, są środowiska antybanderowskie na Ukrainie, no przede wszystkim jest ta wschodnia część Ukrainy i to powinniśmy po prostu wspierać, a nie zamykać oczy na przymykać oczy na to, co się dzieje, bo to po prostu jest szkodliwe także w stosunku do Ukrainy. I teraz, proszę Państwa, mamy tutaj ostatni chociażby przykład, że
pomniki, ulice, także w Kijowie, czyli to można powiedzieć, ta ideologia banderyzmu się rozszerza na wschód. Także to, co naprawdę w zasadzie nie bardzo było takie możliwe, wydawałoby się rok czy dwa lata temu, to w tej chwili już to obejmuje po prostu cały kraj. Proszę Państwa, dostałem właśnie SMS-a dwie minuty temu od pana posła Wojciecha Bakuna. Siedzimy nad wrzuconym punktem programu głosowań o wynagrodzeniach dla posłów, dla urzędników, dla pierwszej damy, czyli żony prezydenta, prawda, więc wygląda na to, że zaraz przejdziemy do dyskusji, jeżeli będą jakieś głosy w dyskusji czy pytania. Natomiast obawiam się, że z przyjazdem posłów dwóch, których żeśmy tu zapraszali, jeden z właśnie z klubu Kukiz 15, drugi z Polskiego Stronnictwa Ludowego, może być problem, bo przedłużają się. Ale trzeba oddać rzeczywiście posłowi tutaj z Kukiz 15 to, że ta ustawa, ten projekt ustawy, który został zgłoszony przez ten, jest projektem bardzo dobry. No w zasadzie chyba nic dodać, nic ująć. No niestety był tak zwanej zamrażarce, później PiS zgłosił głosy swoją, no, ale teraz wygląda z tego, że nie wiem, no, że chyba tego w porządku po prostu no właśnie, nie ma. Nie można powiedzieć, że 19 miał być ten. Poseł Bakun właśnie mówił, że trochę za długo ten projekt wypracowany przez klub Kukiz 15 był konsultowany i był taki moment, że na dzień przed ogłoszeniem tego projektu, czyli przed dniem 11 lutego, PiS wrzucił własny projekt. I teraz PiS, mimo że zrobił projekt własny na kolanie, chwali się tym, że dzień wcześniej, że oni pierwsi zgłosili projekt ustawy, tylko ten projekt ustawy idzie w kompletnie innym kierunku. Oni właśnie, tak jak powiedział Krzysztof, chcą w dniu 17 września zrobić jeden święto męczeństwa Kresowia i wrzucić w to święto wszystkie nieszczęścia, które spotkały Polaków na Kresach Wschodnich, czyli zarówno ludobójstwo ukraińskie na Wołyniu w Małopolsce Wschodniej, również zbrodnię ponarską, no również wywózki sowieckie. A skoro data 17 września, no to wiadomo, tak jak powiedział pan minister Sellin, wszystko będzie jak gdyby sugerowało, że za wszystkie te wydarzenia odpowiedzialni są Sowieci. Ja myślę, że Sowieci są za bardzo wiele złego w naszej historii odpowiedzialni, ale jeszcze na nich zrzucać odpowiedzialność za zbrodnię wołyńską czy ponarską, no to jest po prostu nieprawda i jest to nieuczciwe. Dlatego pan poseł Bakun optuje, że jeżeli już każde z tych wydarzeń ma być jakoś upamiętnione, to żeby było upamiętnione różnymi datami, prawda? Datą 11 lipca zbrodnia ukraińska na Polakach jako data symboliczna. Nie wiem, jaka data może być dla zbrodni ponarskiej, bo pewnie jest jakaś data największego nasilenia tych rozstrzeliwań. Natomiast absolutnie wiem, że poseł Bakun się przeciwstawia dacie 17 września, która zamazuje te sprawy i proponuje datę 11 lutego, czyli zakończenie konferencji jałtańskiej, żeby po prostu pokazać, że Polacy na Kresach zostali zdradzeni przez naszych sojuszników, co z kolei znowu będzie nie do przyjęcia dla PiS-u, no bo konferencja jałtańska wskazywałaby na jakąkolwiek tutaj winę Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych, ewidentną winę w tym, że ci Polacy nie pozostali w granicach państwa polskiego, ale niestety ze względu na doraźne interesy polityczne i poprawność polityczną prawdopodobnie data konferencji jałtańskiej nie przyjmie się, natomiast będziemy o nią oczywiście zabiegać i walczyć. Ja myślę, że za chwilę pewnie jeszcze będziemy mieli coś do dodania w ramach dyskusji, ale jeżeli są jakieś pytania czy głosy w dyskusji, to proszę bardzo, nie wiem, kolega chyba zgłaszał. Mam pytanie do pana Krzysztofa.
Jeżeli chodzi o dlaczego ten, to, co zadecydowało o tym, że ten apel do miast partnerskich Ukrainy o nieglorifikowanie banderyzmu ostatecznie nie został umieszczony w treści tej uchwały sejmiku? Czy to bardziej zadecydowało własne zdanie członków klubu PiS? Autocenzura. Czy tak? Też bardziej zadecydowało zdanie Ministerstwa Spraw Zagranicznych, któremu się ci radni podporządkowali? Co było decydujące? Czy to sami radni, czy góra MSZ? Jest to trudne pytanie do radnego sejmiku. No, ale powiedzieć, bo ja mówię, no, to były sprawy właściwie, można powiedzieć, w kuluarach omawiane, więc, ale mówiłem o nich, więc nie wiem, jaka była tam decyzja. Wiem, że był kontakt z MSZ-em, był telefon do MSZ-u. Jak mówię, MSZ powiedział, nie wiem kto w MSZ-cie, także nie wiem na jakim tam szczeblu mówię, prawda? Ale no, osoba, która rozmawiała, to jest osobą znaczącą w PiS-ie. Więc była zgoda jak gdyby z tym, że uzupełnione o tych, którzy ratowali Polaków, Ukraińców, prawda? Natomiast później szef klubu PiS w sejmiku poszedł na posiedzenie konwentu, no, czyli szefów poszczególnych klubów. No i tam ustalono, no nie wiem jak to przebiegało do końca, że najlepiej będzie, jak już była w 2011 roku taka właściwie stanowisko, nawet nie uchwała, stanowisko tak, wówczas o ludobójstwie, więc po co znowu tworzyć nowe, więc wróćmy do tego. No a jak mówię, tam to oczywiście to się odbyło w sejmiku bardzo godnie, wszyscy powstali, nie było głosowania, aklamacja, minuta ciszy, tylko że nie miało tego dźwięku praktycznego, to trudno mi powiedzieć, ale myślę, że jest to po prostu polityka, że no jest taka, no ale to tak to wygląda niestety. Także trudno mi powiedzieć, jakie były. No. Proszę bardzo. Nazywam się Krzysztof Łukrzał. Przede wszystkim chciałem podziękować za tę ciekawą reakcję. I dwie kwestie, jedna tak trochę żartem, po serio. Pan tutaj nawiązał do cytatu z Gazety Polskiej odnośnie Ukrainy Gejowskiej i Ukrainy Banderowskiej. Ja czytałem taki artykuł o tym, że Stefan Bandera w więzieniu służył współwięźniom za stosunek kobiety i miał takie skłonności do tego obcego bohatera, to byłoby pasować. A to tak żartem, po serio. Mam pytanie w kwestii ogromnego napływu Ukraińców do Polski. Właściwie to tak Polaków nikt o zdanie nie pytał, a zanim się umieszczyliśmy, tak bardzo duża mniejszość jest ukraińska. Na przykład w moim 20-tysięcznym mieście jest 10%, to są Ukraińcy w tej chwili. Chciałem zapytać, czy jakoś pan tutaj ocenia kwestię zagrożenia infiltracją przez tę ideologię banderowską? Tej ogromnej mniejszości, jak pan widzi, troszkę pan mówił o tym nastawieniu Ukraińców, a chciałbym, żeby jeszcze pan właśnie w kontekście imigracji powiedział. Przede wszystkim Państwa, my tak naprawdę nie wiemy, ilu tych Ukraińców jest w Polsce. Oczywiście tam są dane tam rządowe, dzisiaj mówią tam o spraw tych Ukraińców, a na pewno milion, a być może niektórzy mówią 2 miliony, więc nieoficjalnie się mówi o 3 milionach. Nawet 3 miliony, więc Państwa, tu tego po prostu nie wiemy. To jest rzeczywiście zupełnie niekontrolowany proces, to po pierwsze, czyli to nie jest nic dobrego. Są oczywiście takie głosy, które się pojawiają, może Państwo też spotkali się z takimi, że w sytuacji tego niszu demograficznego, tej zapaści demograficznej, jaka spotkała Polskę, to więc lepiej będą Ukraińcy, jako tam powiedzmy bliżsi jakoś tam, nie wiem, cywilizacyjnie czy kulturowo, niż mają być imigranci. No ale wydaje mi się, że to jest droga donikąd, to jest droga kapitulacji po prostu, my nie chcemy ani imigrantów islamskich, ani jakichkolwiek innych. Natomiast to nie znaczy, że Ukraińcy mają ten problem rozwiązać. Owszem, wydaje się, że rząd tutaj w jakiś sposób może zaniechał w sensie takim propagandowym, ale to tylko w sensie propagandowym, na forum europejskim mówienie o tym, że tak naprawdę my już jesteśmy solidarni, powiedzmy, z Europą, może Ukraina i z Unii Europejskiej, ale do nas przecież przyjeżdżają imigranci, prawda, więc Ukraińcy w jakiś sposób. Natomiast, mówię, są takie głosy, że są może takie gdzieś na marginesie, że lepiej to nawet może jak gdyby to wzmocni polski potencjał, oni się może spolonizują i tak dalej, nie? Ale to wydaje mi się, że to jest dość ryzykowne, tym bardziej, że to, mówię, przede wszystkim jest niekontrolowane, to jest niebezpieczne.
My naprawdę nie wiemy, jak to wygląda. Poza tym ostatnie przykłady, zachowania. Chociaż pan mówi, że 10% to rzeczywiście jest sporo już w miasteczku 20-tysięcznym, ale Przemyśl, prawda, i tak dalej. To w zasadzie można powiedzieć ekscesy, które już... Przemyśl około 40%. I taka postawa, powiedziałbym, wręcz taka butna i tutaj... No, przede wszystkim banderyzm jest po prostu w jakiś sposób przez nich wyrażany. Nie wiemy tak naprawdę, proszę Państwa, bo to tak nie będzie, że to będzie te 3 miliony czy 2. Oni się w jakiś sposób za 5, za 10 lat, w jakiś sposób się zorganizują też politycznie. I to może być zjawisko bardzo, bardzo niebezpiecznie. A zorganizują się w jeden sposób, znaczy taki neobanderowski. I wiecie Państwo, to tak jest takie zjawisko socjologiczne, ale taka jest rzeczywistość. Właśnie mówi się, że tak samo o imigrantach. Najbardziej radykalni, najbardziej tacy anty w stosunku do tych społeczeństw, to jest drugie, trzecie przede wszystkim pokolenie. Przede wszystkim trzecie pokolenie. Ten chociażby zamach, Nicei i tak dalej. To jest właśnie ten przykład, ale można by więcej. Pierwsza ta fala imigrantów, to są jeszcze tacy te. Więc to, jakbyśmy spojrzeli w perspektywie iluś lat w przyszłości, to może być to zjawisko bardzo niebezpieczne. A przecież mieliśmy do czynienia w II Rzeczpospolitej z działaniami antypaństwowymi ze strony właśnie tych organizacji terrorystycznych i sytuacja, w moim przekonaniu, może się absolutnie powtórzyć. Natomiast też trzeba powiedzieć, jeśli chodzi o Ukrainę, proszę Państwa, nie wiem, no, to jest w ogóle problem, co z Ukrainą zrobić, bo to jest problem, tak naprawdę chyba nikt nie ma bardzo recepty. W Ruchu Narodowym również były tu różne dyskusje, ja mówię o środowisku narodowym tradycyjnym. Roman Dmowski też wiemy, co pisał o Ukrainie, prawda? Mówi, że jest coś, i to tutaj się dużo, że tak powiem, to się powtarza, jak gdyby historia przyznaje rację Dmowskiemu. Można powiedzieć, czy to, co się dzieje z Ukrainą, że to jest sztuczny twór i tak dalej, że to jest takie państwo, można powiedzieć, które jest takim państwem kolonialnym, gdzie wszyscy, prawda, w różnych kapitałach, to żydowsko-amerykańskie, a to niemieckie, a to inne różne tendencje, prawda, to jest taka kolonia po prostu z jednej strony, czyli, ale państwo tym samym bardzo niebezpieczne jednak, bo niestabilne. W Ruchu Narodowym, proszę Państwa, też trzeba powiedzieć, że w latach 30. pojawiły się inne tendencje, jakiegoś porozumienia. Stanisław Piasecki o tym pisał, zresztą wybitny narodowiec, w 36. a to był 36. rok, to jeszcze było przed tymi właśnie ludobójstwem, rzeziami. Adam Dobosiński też pisał, prawda, jakieś. Karol Stefan Frycz też miał jakieś koncepcje, rozwiązania i tak dalej, tego wszystkiego. Ale po tym, co się stało, proszę Państwa, po tym ludobójstwie i po tym, w tej chwili jak to wygląda, czyli Ukraina buduje naprawdę swoją tożsamość na tej ideologii, to sytuacja naprawdę jest bardzo, bardzo, wydaje mi się, trudna. I no, Ukraina też jest w bardzo trudnej sytuacji, bo tak naprawdę, czy tam będzie ten, jak Juszczenko, czy ten Janukowicz, czy tam inny Poroszenko, to proszę Państwa, trzyma to wszystko, wiadomo, oligarchia. Bez oligarchii to państwo by się nie utrzymało. Oligarchia, jak nawet święty Tomasz czy Arystoteles mówił, to jest oczywiście system zdegenerowany polityczny, który jest degeneracją arystokracji, czyli arystokracji ducha, prawdziwej elity. Więc bez tej oligarchii Ukraina się to po prostu nie utrzymała. Poza tym jest jeszcze jedno zjawisko. Proszę Państwa, wśród tych prognoz, one się niestety sprawdzają, prognoz demografów robionych przez różne agendy ONZ-u z 2005 roku, które mówił, jak będzie wyglądała demograficznie Europa, i to się niestety po tych latach to się potwierdza, to właśnie Ukraina. W Europie Ukraina jest tym państwem, gdzie ten spadek demograficzny będzie największy. Ja w tej chwili nie pamiętam... Największy czy najmniejszy? Największy, absolutnie. Nie pamiętam w tej chwili tych danych, nie chciałbym ten, ale Państwa to jest tak jak było, to jest po prostu, to jest około 40% mniej więcej w ciągu 50 lat, od 40 tych kilku milionów do tak 25-6 tak mniej więcej w tym czasie. Ale nie wiem, no przecież chyba te prognozy chyba też nie zmieniały tej wojny, która tam jakieś trwa. Ale Państwa, jest emigracja. Ukraińcy wyjeżdżają. Ja mówię, mam kontakt ze studentami z Ukrainy, oni w ogóle nie wierzą we własne państwo. Oni tam nie chcą wracać, jest brak wiary w to państwo. To państwo, które jest oczywiście totalna korupcja. Nie ma w zasadzie, no Balcerowi teraz będzie uzdrawiał, on będzie tak zdrowi, że wiecie Państwo, jak to może wyglądać. Więc państwo jest bardzo trudne i ten, ale właśnie mówię ten, teraz wiek średni, proszę Państwa, mężczyzny na Ukrainie to jest 61 albo 2, nie pamiętam, lat. To jest bardzo niski. Oczywiście kobiety również bardzo, bardzo troszkę więcej, ale też to w stosunku do innych, czyli można powiedzieć, spadek demograficzny, no i długość życia średnia po prostu jest najniższa w Europie.
Czyli w jaki sposób to państwo też obumiera. Poza tym państwa, no nie było czegoś takiego jak Ukraina. Ukraina, to teraz jest Ukraina. Powstała na ziemiach rumuńskich, węgierskich, polskich i tak dalej, i tak dalej. I po prostu oni nie mają elity politycznej. Wykształcić elitę polityczną nie jest tak wcale prosto. To wymaga czasu, no, żeby jakieś te elity były 20-25 lat, a to się pogłębia w tej chwili ten proces i w zasadzie można powiedzieć, że oni też czasu nie mają, więc to państwo po prostu jest zagrożone, jest po prostu, ale też jest problem dla nas, bo jest pewnie stabilizacja. Natomiast wydaje mi się, że moglibyśmy po prostu, prowadząc inną politykę, wykształcić tam naprawdę takie lobby propolskie, które by było dobre i dla Ukrainy, i dla Polski. No bo Ukraina jest rzeczywistością. Można było się zastanawiać w XIX wieku, czy jest to naród, czy nie. Bardziej w stosunku do Białorusinów, jeszcze bardziej. Ale wiecie państwo, no teraz to już chyba nie mam wątpliwości, że jednak jest to naród. Aczkolwiek, jak pisał jeszcze Tadeusz Gruziński, mówi, cóż łączy, mówi tego Ukraińca spod Charkowa i spod Lwowa, no to też niewątpliwie są dwie, też Ukrainka jakieś jakoś tam trwa. Ale na pewno można wykształcić propolskie lobby, elity polityczne, które by tam po prostu prowadziły politykę propolską, a państwo polskie tego nie robi. Proszę państwa, nie wiem jak w tej chwili, ale do niedawna, to znaczy 5 lat temu, w rządzie, premierem rządu Wietnamu był człowiek, który skończył chyba AGH w Polsce i kilku ministrów, którzy kończyli po prostu polskie uczelnie w Wietnamie. No to tym bardziej tutaj, prawda, mając tych studentów i tak dalej, przecież można by doprowadzić do jakiejś takiej aktywnej polityki propolskiej, mówię, dla dobra Ukrainy i dla dobra Polski po prostu, ale tego po prostu się, tego się nie robi, a jest to chyba jedyna droga, jedyne rozwiązanie. Ja się nazywam Jacek Krzystek i ze trzy zagadnienia chciałem poruszyć króciusieńko oczywiście. Więc po pierwsze sprawa Nadii Sawczenko, której tutaj nie dotknęliśmy, a która chyba jest jakby warta zauważenia. Mianowicie tak, wiadomo, że niedawno była w polskim parlamencie także i marszałek Kuciński przerywa obrady, zerka tam na galerię, witamy, jesteśmy razem. No, znamienne. I na skwerze wołyńskim. Też, tak. Natomiast wrócę do uchwały, która z inicjatywy byłego sekretarza Komitetu Centralnego PZP Marcina Święcickiego, a dzisiaj gorliwego apostoła platformerskich wartości. Z jego inicjatywy była uchwała sejmowa kilka miesięcy wcześniej. Przy Standing Ovation przyjęta z portretami. No nie pamiętam, żeby posłowie Kukiz, w tym wspomniany dzisiaj tutaj kilkakrotnie Bakun, protestował przeciwko aklamacyjnemu stylowi przyjęcia tej uchwały. Więc trochę tutaj brakuje konsekwencji niektórym opozycji. Warto ich o to też również pytać. No ale co do całej wizyty. No, po tym wystąpieniu posła Dworczyka na manifestacji, którą ty prowadziłeś, ja z nim z kwadrans tam gdzieś rozmawiałem, męczyłem go bardzo, który jest inicjatorem pobytu Sawczenko w polskim parlamencie. No tam się jakoś wił. Ale co chcę powiedzieć, bo boję się, że to jest bardzo niebezpieczny przykład, niezależnie od apetytu, jakie ona jeszcze może mieć i może odrywać w polityce ukraińskiej. Ja nie przesądzam, czy ona rzeczywiście była winna tego, za co była sądzona przez sąd rosyjski. Natomiast wydaje mi się, że to jest w ogóle bardzo niebezpieczny wzorzec także dla młodych polskich kobiet, który niechcący może być połknięty w ramach takich różnych tam hura ukraińskich, że powiem, wzorcowań. I tutaj właśnie tego mi jakby brakuje, tego odcięcia się jakby od tego, od tej postaci, która jak widzimy na zdjęciach, tak sobie nawet zdejmuje buty w własnym parlamencie jako deputowana. No bo może to też jest jakiś element kultury politycznej. W każdym razie jest to niebezpieczny przykład agresywnego neobanderyzmu, honorowany przez różnych i niestety raz jeszcze wypomnę to, że Kukizowcy też tamtą uchwałę, kiedy ona jeszcze była w więzieniu rosyjskim, przyjęli i ani mrugnęli okiem, żeby włącznie z późniejszymi endecja i tak dalej. Nikt wtedy tego nie zauważył. Ale krótkie spostrzeżonka do wcześniej wypowiadanych, mianowicie sprawa doktora honoris causa dla Juszczenki. Chodzi o uchwałę Senatu Kuli. Otóż, no, proszę państwa,
Dwa razy w roku KUL koresponduje z nami poprzez listy pasterskie. Właśnie list rektora, który jest drugi dzień świąt i Bożego Narodzenia i drugi dzień świąt Wielkiej Nocy czytany. Każdy wierny jakoś reaguje na to przesłanie, które czasami jest lepsze, czasami gorsze, no ale wiadomo, że jest prośba też o to wsparcie. Ja nie wiem, jakie były po tamtej uchwale, bo o tym, że na przykład to nieżyjący już pułkownik Iwiński interweniował u rektora, to chyba nawet mówił wspólnie, kiedy siedzieliśmy na Ząbkowskiej w ruchu przełomu, tak, ruchu przełomu narodowego. Chyba jeszcze wtedy pamiętam, jak on o tym świadczył, że interweniował u rektora, chyba jeszcze poprzednika obecnego. Ale proszę, co stoi na przeszkodzie? Co stoi na przeszkodzie, żeby apelować do Senatu Uczelni KUL o jakąś formę anulowania tamtej no, bardzo błędnej uchwały, albo przynajmniej takiego jej obniżenia rangi, żeby rzeczywiście nie było takiego niesmaku, no bo to jest uczelnia, przepraszam, Deo et Patriae, więc jest nam wszystkim bliska, poprzez chociażby tę korespondencję rektora i grosz, który społeczność katolicka łoży na tę uczelnię nadal, no jest to jakimś wymogiem moralnym, o który by należało pytać. I jeszcze króciutko chciałem dotknąć sprawę tej, którą tak chyba jednak niefortunnie, Rafale, nazwałeś Kościół, zapisałem sobie, zaczął wynaradawiać Polaków. Wydaje mi się, że jednak chyba powinniśmy troszkę sprawę bardziej zniuansować. I tutaj, no, co chciałbym zauważyć? Po pierwsze, rzeczywiście jest troszkę inna sytuacja, jeżeli chodzi o episkopat Litwy. On jest zdecydowanie bardziej antypolski i agresywny. Natomiast tak, no, są pewne postacie, symbole, które polski Kościół dał Stodowi. Kardynał Kazimierz Świątek, kardynał Marian Jaworski, wieloletni ordynariusz Lwowa. No nawet bym powiedział dzisiejszy ordynariusz, arcybiskup Mokrzycki, no w końcu jest z tej ziemi wzięty i tam posłany. On też ma potknięcia, no tutaj jakby dla prawdy tylko powiem, że nawet podczas niedawnej transmisji z Lwowa na 360. rocznicę ślubów coś tam się uwikło w jakąś wielokulturowość Lwowa, która mnie szczególnie jakoś dotknęła i to wszystko oblał sosem semper fidelis, no, co oczywiście nie oddaje pierwotnego znaczenia zawołania, dlaczego Leopolis było semper fidelis, tak jakbyśmy chcieli postrzegać. Natomiast te inne przykłady to jest jednak jakaś danina polskiego Kościoła i tutaj raczej bym, Rafale, szukał określenia, że Kościół przyczyniał się, czy czasami nawet wbrew sobie niechcący przyczyniał się do wynaradawiania, a nie, że zaczął wynaradawiać, bo wydaje mi się, że no, o Kościele jako matce zawsze z troską i z szacunkiem. Pamiętajmy, bo przecież wielu z nas było świadkami wielokrotnie zbiórek w ostatnim także 25- czy 30-leciu na potrzeby Kościoła na Wschodzie. Widzimy tych księży gdzieś tam budujących, gdzieś tam powiedzmy dieceza kamienieńska czy inna, nie? Co stoi na przeszkodzie, żeby podejść i zapytać, czy pamiętacie również o tym, żeby była szansa na mszę świętą po polsku? Żeby jednak, no, nękać, pamiętać, bo my chcemy pomagać. Wiele ofiar dobrych poszło na domy zakonne tam. No, tak, widzimy te kwestie, ale naszym obowiązkiem jest przypominać o sprawach upominania się o racje polskie i o to, żeby, no, Kościół niechcący, jak powiedziałem, nie przyczyniał się do jakiejś formy jednak, no, przynajmniej depolonizacji, tak bym ostrożnie to nazwał. Także to może tak. Jeszcze a propos Nadii Sawczenko. Akurat miałem okazję być na skwerze wołyńskim w czasie, kiedy pojawiła się tam z panem prezydentem Petro Poroszenko. Poroszenko to jest nazwisko po matce, ponieważ po ojcu ma nazwisko Walcman. Ale żeby troszeczkę nie być właśnie zbyt łatwo zwalcowanym, to prezydent Walcman, Petro Walcman, używa nazwiska po mamie Petro Poroszenko. Pani Sawczenko, nad którą niektórzy patrioci jak gdyby pieją peany, że o, wspaniałe gesty, zapaliła świeczkę, powiedziała, że jej przykro, że przeprasza za rzeź wołyńską. Były dwie panie na tej uroczystości Ukrainki. Jedna była ubrana w strój czerwono-czarny, druga w żółto-niebieski. Ta pani w stroju czerwono-czarnym to jest właśnie Nadia Sawczenko. Czyli po prostu tak, żeby upamiętnić polskie ofiary na skwerze wołyńskim. Przez przypadek oczywiście całkowity ubrała się w czarne spodnie i czerwoną bluzkę.
bluzkę. Tylko patrzeć, jak dostanie jakąś nagrodę państwową u nas, albo jakiegoś miasta, czy sejmiku. Jeżeli chodzi bo to, że Ukraińcy robią akcje przeciwko Polsce, akcje w mediach, akcje w urzędach, to jest jak gdyby w pewnym sensie zrozumiałe, bo niestety ich poczucie narodowe w opozycji do Polski od początku wyrastało. No ale niestety również to, co wspominał Krzysztof, ale to, na co mamy też wiele innych przykładów, najprzykrzejsze jest to, że wiele środowisk tak zwanych patriotycznych stosuje tak zwaną poprawność polityczną, ale już nie lewacką, tylko taką patriotyczną. No i właśnie w tej jak gdyby poprawności jest wpisane, żeby broń Boże nie atakować Ukraińców, także dziennikarze, również niezależni. Na przykład Jan Bodakowski na jednym z naszych pierwszych spotkań powiedział, że Ukraińcy muszą się odwoływać do Bandery, ponieważ nie mają innych wzorców, nie mają do kogo się odwoływać, dlatego muszą. A w ostatnio robionym przez niego programie pytania na temat imigrantów do pięknych Polek, jak on to nazwał, spotyka tam Ukrainkę na patelni w Warszawie, pytają, co pani sądzi na temat uchodźców. Ona mówi, o ja to nic nie sądzę, bo ja to z Ukrainy jestem, nie? No to Janek właśnie mówi, że no my co do Ukraińców to nie mamy żadnych tutaj wątpliwości, mamy wspólnotę historyczną, religijną, cywilizacyjną, więc my was jak najbardziej chętnie tutaj przyjmujemy, ale może jednak by pani coś powiedziała na temat uchodźców islamskich i tak dalej. Więc no podświadomie tego typu treści ciągle są jak gdyby kolportowane. Bodakowskiemu. Bodakowskiemu bardzo się język sobie plątał, jak z pięknymi Polkami rozmawiał, więc może chyba tak. No nie mówię temu pewnie. A propos o tych barw, to taka drużyna piłkarska, która występuje w pierwszej lidze ukraińskiej, Karpaty Lwów, 3-4 lata temu przyjęły oficjalnie właśnie na cześć Bandery, to prezes oznajmił, była prezentacja przed sezonem. Stroje, tak. Czerwono czarne na część UPA, narodowo-wyzwoleńczej i tak dalej. Także to wszędzie po prostu trafia. Nawet chodzi o piłkarzy, to widać tą kulturę, to znacie Państwo pewnie to, jak wygląda szatnia piłkarzy Ukrainy po jednym z meczów na Mistrzostwach Europy. To jest ich taki poziom, widać, kultury. Natomiast wydaje mi się, że tak, bo chodzi o uczelnię. Nie, nie chodzi o barwy czerwono-czarne. Nie, ale tam było tam... Po piwie i po tym wszystkim i tak dalej, pety i tak dalej. Po meczu bezpośrednio, nie? W szatni tej nawet, nie mówię, że to sprzątali. Jedyna drużyna, która nie strzeliła bramki i przegrała wszystkie mecze. No. A wcześniej tam piłkarze się z tej reprezentacji dwóch klubów ukraińskich pobili i tak dalej, no to tak, atmosfery nie było i tak dalej, no ale to są te... Melinkowcy i banderowcy. To jest ich taki ten. Natomiast jeśli chodzi o uczelnie, to wydaje mi się też, proszę Państwa, coś takiego, że żadna uczelnia tak naprawdę, nie wiem, no nie powstała jakaś taka monografia, praca naukowa na polskiej uczelni, prawda, która by zajęła się tym problemem, o którym mówimy, to znaczy mówię o tym ludobójstwie. Tego nie wiem, nie ma, a chciałem powiedzieć, proszę Państwa, to jest niestety fakt, że pani doktor Lucyna Kulińska, znana pewnie, prawda, znakomita znawczyni problemu ukraińskiego, no niestety nie uzyskała habilitacji z powodu właśnie tych ideologicznych. Recenzenci ocenili, że tak powiem, krytycznie, ale ze względu na jej postawę. Także to jest też przykład konkretnej osoby, która w jakiś sposób płaci też cenę za swoją postawę. Wydaje mi się, Państwa, to mówiliśmy ten skwer wołyński i tak dalej, że ważną rzeczą jest chyba Warszawa, to powinna zrobić. No, to jest jak gdyby takie pewne moralne zobowiązanie, wydaje mi się. Powinno powstać, mówimy oczywiście, Muzeum Kresu, prawda, to też jest rzecz bardzo ważna, ale konkretnie, niezależnie od wszystkiego, naprawdę powinno powstać mauzoleum wołyńskie w Warszawie, upamiętniające te ofiary. To jest, wydaje mi się, też jakieś dla nas zadanie. Czy są jeszcze jakieś głosy, dyskusji, pytania? Proszę bardzo, Marku. Ja chciałem
Znaczy, nie wiem, czy pan pamięta, rok temu to było chyba, pan miał wykład o Narodowe Siły Zbrojne. I ja wtedy wstałem, że Praga jest przykładem. I ja był jako radny Rady Osiedla Waszych Biskupów, było to pomimo nacisku grupie biskupów. W urzędzie dzielnicy, tak? Tak. No i wprowadziłem właśnie te spotkania tutaj w Otrzymał Pamięć i Prawdę. Wtorkowe mam, wtorki, czwartki. Jestem radnym, a teraz takim radnym wiszącym, bo były wybory znowu i teraz Rada Osiedla na odwrócie. Ale do czego zmierzam? Pan mówił o elitach politycznych, o tego. A my jesteśmy na szczeblu, na szczeblu, że tak powiem, rad osiedli. Już mamy naciski z góry, bo przed chwilą miałem rozmowę ze swoją koleżanką, która jest przewodniczącą taką klubu niezależnych. No i już że to się mówi, to mówi się prawdę. Prawda o wydarzeniach historycznych. Już naciski, że my to tutaj, Marku, bo to. Już się w jakiś sposób, że też powiemy. I smutne to jest, że na przykład my Polacy w Polsce, w Warszawie, my nie możemy mówić prawdy o faktach historycznych. Tutaj mówi się o mauzoleum, nie mówiąc o powstaniu warszawskim, o KL Warszaw, o zbrodniach takich. To jest tragedia na razie. To się rozwija, ale... Proszę? No przecież dla warszawiaków słowo ukraińskie to był gorszy od... Tak warszawiacy zapamiętali, bo ja jestem warszawiakiem i sąsiadki, ciotki czy wujkowie opowiadali, co oni wyczyniali. I no właśnie tu mamy problem z tymi naszymi elitami politycznymi. No. Wiecie Państwo, jest to powiedzenie, że złe rozumienie historii skutkuje czym? Złą polityką, złymi wyborami politycznymi, więc to jest świadome działanie oczywiście, żebyśmy nie znali historii, nie mówili o historii, no bo... Proszę. Ja chciałem nawiązać do wypowiedzi pana posła PiS-u o nazwisku Pięta, który powiedział, wyraził się, że Polska, w przyszłości Polska i Ukraina powinny tworzyć jedno wspólne państwo. Czy nie uważa pan, że w ten sposób, że w jakiś sposób być może nieopatrznie tak naprawdę ujawnił długofalową politykę, przynajmniej kierownictwa, jeżeli nie całości partii Prawo i Sprawiedliwość na najbliższe lata, biorąc również pod uwagę jej zależność tej partii od polityki Stanów Zjednoczonych, która instrumentalnie traktuje Polskę jako, że tak powiem, burka służącego do atakowania Rosji. No, czy nie uważa pan, że to jest długofalowa polityka PiS, niestety? Nie wiem, to jest jakieś karkołomne chyba myślenie, ale nie wydaje mi się raczej, że tak powiem, w tym nucie PiS jest w nucie piłsudczykowskim, można powiedzieć, że jest ta tradycja piłsudczykowska. To raczej było odrębne, żeby tworzyć Ukrainę, prawda, niepodległą, nawet naszym kosztem. I że tak powiem, tutaj to nie wiem, czy no, raczej tego to nie widzę, że jest jakaś tam długa polityka, natomiast no, też trzeba powiedzieć, co to znaczy, więc mówię, owszem, tradycja pierwszej Rzeczpospolitej, ale tam należy uznać tą tradycję całą Rzeczpospolitą jako rzecz wspólną. Wiecie Państwo, jeśli byśmy wrócili do koncepcji ugody w Hadziaczu, która jest zrealizowana, to tak, to miało być państwo trzech narodów, tak? Litwinów, Rusinów, Polaków i tak dalej, w tamtych warunkach. Natomiast no, teraz to jest, to wydaje mi się, to jest jakaś droga zupełnie inna. Poza tym to, wiecie Państwo, ten Wałęsa też mówił, akurat Polska i Niemcy akurat, będzie jedno państwo, też mówił o tym, więc może to jest na to jednak... To prawie mamy. Tak, to jest prawie mamy Unię Europejską, także nie wiem, no... Czwarta rzecz. Myślę, że to powiedział, co powiedział, ale... Ja myślę, że też powinniśmy jakby pokazywać
że punktem wyjścia naszej polityki wschodniej jest stan prawny z 31 sierpnia 1939 roku, że powinniśmy inaczej traktować obywateli państw sąsiednich żyjących na dawnym terytorium Polski, czyli potomków obywateli polskich, a inaczej tych, którzy nie są potomkami obywateli polskich. No. Oczywiście sprawy graniczne to są sprawy bardzo trudne, natomiast niewątpliwie no, trzeba tutaj pokazać, że niestety zwarte grupy polskiej ludności pozostały na Wileńszczyźnie, częściowo na Białorusi. Natomiast w pewnym sensie ludobójstwo zrobiło swoje i tutaj UPA przeprowadziło swój plan i rzeczywiście na terenach Kresów Południowo-Wschodnich Polaków zostało bardzo mało, bardzo nieliczni. Jeżeli chodzi o mniejszość polską na Ukrainie, to raczej są Polacy tam w okolicach Żytomierza i na tych terenach, które nie były w granicach państwa polskiego, którzy przetrwali operację polską, stalinowską z lat 30., natomiast których nie dotknęła później rzeź wołyńska i galicyjska na Polakach dokonywana przez UNUPA. Pana, chyba też oczekujemy wreszcie na zrealizowanie tych obietnic przez PiS dotyczących różnych kwestii, ale także repatriacji Polaków z Kazachstanu. Bo to były prawda, wypowiedzi, zapowiedzi, że to będzie i tak dalej. Ta ustawa, która w tej chwili jest ustawą wadliwą, bo jak wszyscy zgadzają się co do tego, że pieniądze są, państwowe pieniądze są na tych Polaków, tylko po prostu ta ustawa i tak źle skonstruowana, że po prostu uniemożliwia jak gdyby racjonalne wydawanie tych pieniędzy. Nadal nie ma tego. Natomiast chciałem jeszcze Państwa zwrócić uwagę, może byście Państwo sobie nawet zobaczyli, znakomitą analizę pana doktora Roberta Wyszyńskiego, znakomitego zresztą znawca tej problematyki Kazachstanu i w ogóle spraw wschodnich, doktor Robert Wyszyński, bodajże czytałem ten tekst na kresach.pl, Państwa, gdzie on przeprowadził analizę, niestety, bardzo niebezpieczną, ja też nie miałem tego świadomości, on mnie, że tak powiem, oczy otworzył, tej karty Polaka, która została przyjęta teraz. Państwa, naprawdę warto sobie to przeczytać. Karta Polaka, dr Robert Wyszyński, kresach.pl, bardzo dokładna analiza. Dlaczego? Dlatego, że on mówi tak, a jest znakomitym znawcą i to pokazuje punkt po punkcie. A to nam jakoś też umknęło, bo wydaje się, no karta Polaka jest to rzecz dobra i tak dalej, żeby jakoś ten... Natomiast tak naprawdę on mówi, że ta karta Polaka, ta nowelizacja karty Polaka może doprowadzić do tego, do depolonizacji de facto i na Litwie, i na Ukrainie. Bo ona tak naprawdę stwarza pewne zachęty i możliwości tym Polakom, którzy tam mieszkają, do osiedlania się tutaj w państwie polskim. Tymczasem przede wszystkim należy umacniać polskość tam. I tak naprawdę ci Polacy na Wileńszczyźnie, którzy my są tutaj, się tam na Wileńszczyźnie, w swej masie oni wcale nie chcą. Oni tam się urodzili po prostu, tam jest ich ojczyzna. I tutaj tam chcą być po prostu. I państwo polskie powinno stworzyć takie możliwości, żeby oni w końcu po prostu no, poczuli się u siebie, że są u siebie. To jest 60% Polaków na Wileńszczyźnie, Solecznikowski okręg, 80% i tak dalej. A są przecież możliwości. No to państwa, co robi Litwa, która nie respektuje żadnych międzynarodowych, ani unijnych, ani podpisanych przez siebie, ani swoich wewnętrznych tych różnych uregulowań w stosunku do mniejszości narodowych, a państwo polskie zupełnie milczy. I nadal ten rząd tak dalej postępuje. Także tutaj zachęcam też no, niestety do zwrócenia uwagi na kartę Polaka, którą właściwie no, której jak gdyby patronował pan wspomniany Dworczyk. Na pewno człowiek, który ma duże zasługi, który może chce dobrze, ale to tak widać, że chce dobrze, a później pojawiają się jakieś okoliczności polityczne i zaczyna kombinować. Przecież on mówił, wyraźnie mówił, że będzie ludobójstwo, ustawa, że będzie 11 lipca i tak dalej. Później zaczął kombinować, kluczyć i tak dalej. Ale tu już jest taka ogólna uwaga, proszę Państwa, i może taka trochę zbyt odległa, ale generalnie to niestety wydaje mi się, że kto jest w PiS-ie, to później się generalnie demoralizuje politycznie po prostu.
tak. Wiecie Państwo, przyznawania tej karty Polaka też wiem jak... Sposobów nawiązania jest... Tak, jest bardzo, to jest masowe, to jest kupowanie. To są krótkie rozmowy tam w tym w konsulacie i tak dalej, wiem jak to wygląda. Ukraińcy to biorą masowo, nie za, tam znajdą jakiegoś tam swojego prababcia albo dziadka, albo coś tego, ale... tak, to prawda, więc... Cała proszę bardzo. Ja mało wiem o Ukrainie, Lwowie i tamtych sprawach. Moja cała rodzina to żyła na Białorusi i walczyła na Białorusi do 1945 roku, do grudnia. I chcę powiedzieć, że my chyba sami sobie też jesteśmy winni. Na przykład to jest, moja rodzina walczyła w 1977 pułku AK okręgu Nowogródek. Pochodzimy spod Lidy, a mój tato urodził się w Jakucku, zesłańcem, jego ojciec, powstanie styczniowe tam. Był bardzo niesamowity rozwój, przepraszam, ludzie. I oni cały czas się trzymają razem. I w trzecią niedzielę września, wielu, wielu lat w Warszawie, no i przecież był, wie pan, doktor Gawęcki, jest taka uroczystość, jest kompania, kolorowa jest apel, polegał na Placu Konfederacji przed Kościołem Świętego Zygmunta. Ci ostatni żyjący akowcy wnieśli obelisk poświęcony ziemi lidzkiej, pomordowanych, no oczywiście tam sztandarowym takim bohaterem, który jest ponury i ten szaleniec, który przeszedł znad, do Kampinosu znad Niemna. I to jest, i tak mało przychodzi ludzi, słuchajcie, Rusza jest pełna, cały kościół nie sztandary. A później przy tym obelisku, gdzie jest kampania honorowa, no fakt, że może są to spresowani, bo jak widzę trzech burmistrzów z SLD, że są w apelu poległych, gdzie myśmy ich rżnęli tam, że jeszcze tak, tam nie było żadnych Boże pomiłuj z czerwonymi, bo najwięcej walk stoczyli oni właśnie z armią sowiecką i z Litwinami. I z Litwinami. Byli najbardziej niebezpieczni Litwini. I ten. A Białorusini z kolei walczyli w tych oddziałach. Mój stryj był poprzednio w oddziale honorowego i pamiętam jak przed śmiercią. Słuchajcie, zdrady są tak potężne w tym środowisku, że nie pomarzacie. On, sztandar pułku zniknął. Stryjak umierał w Poznaniu w odosobnieniu. To powiedział, że żadna czerwona gnida go nie dotknie i nie odda sztandaru. I umarł, nikt nie wie, gdzie jest sztandar pułku. A był ten, bo pamiętam na placu tej chwili, jak był Jan Paweł II, mój stryj stał tym sztandarem, a ja byłem służby porządkowej, stałem koło niego, widziałem ten sztandar. Ja mówię, że nigdy, ponieważ w tych środowiskach, który zaczął przebywać, zobaczył, że jest człowiek, który musi go koniecznie poznać. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że jeżeli to się działo w konspiracji AK, to my nie wyciągamy takich wniosków, że to się dzieje, tę koszulkę Bandery założył, ma kartę Polaka. Słuchajcie, to było w kościele u świętego Antoniego, tutaj na Senatorskim, gdzie spotyka się Armia Królewa. Tam są, jest pełno tych tablic. Trzy tablice jest trzech Wasiewiczów, to jest z mojego rodu. Nie? Tam też. I tam stryj spotkał się na spotkaniu, musisz poznać Pełnoczyka, to jest niesamowity gość. I stryj już był o lasce, chodził. Jak go zobaczył, to zaraz go uderzył w głowę Laskow. Pamiętam, miał proces, to Cezary Grzebowski go oskarżył, nawet Strzembosz, Tomek był przeciwko niemu, miał proces. Się okazuje, że ten człowiek zacny, który dowodzi całym warszawskim podziemiem tutaj ziemi lidzkiej i nowogródzkiej, to go przesłuchiwał z moczarem w Łodzi. I mu grzał wypalił odbytnicę. Ten sam człowiek. Jest. I on się czyni jako bohater, opaska biało-czerwona, Armia Krajowa Ziemi Nowogródzkiej. I dlatego tak to zostało szczępy nam tych ludzi, prawda? I raz na jakiś czas z Białorusi przyjeżdżają żołnierze Armii Krajowej. Ja tak mówię prosto. Dlatego, że pani Weronika Sebastianowicz, to ona potrafi robić taki numer, że do burmistrza z Platformy melduje się ostatni oficer ziemi nowogródzkiej, grodzieńskiej, walczącej z komuną. No, żołnierz Armii Krajowej, ona to się melduje. Teraz przez dwa lata nie było, bo nie została przypustki na granicy, zatrzymują je. I chcę powiedzieć jedną rzecz. Nie jest tak pięknie na Białorusi, jak panowie powiedzieliście.
Pani Weronika jest dwa razy w roku aresztowana. Tylko za to, że tablicę w Polsku powieści, gdzie zginął jej kolega z wydziału, bo ona 16 lat. To jest ostatnia kobieta łącznicka, która była 16 lat na władzach, nie? I ona pamięta to rzeczywistość, była dziewczynką białoruską. I ona to kultywuje. I te wszystkie miejsca, gdzie polegli. I fakt, że walczy mocno, jest bardzo mocną kobietą i nie odpuszcza sobie i te miejsca są zadbane. Ale jest bardzo mocno przyciskana, ale nie tylko. Wiem, że tego, co mi powiedziała, ostatnie spotkanie, kiedy, bo ja wczoraj później objadłem na koniec tego spotkania, to powiedziała, że największe uznanie miała do świętej pamięci Krupskiego. Że to był człowiek, który nas rozumiał do głębi. Ten, co zginął z moją. Przepraszam, bo rozpoczynamy dalej. Janusz Krupski. Tak, Janusz. No. To jeszcze pan powtórzy może akurat. 3 niedziela września, 12.30. Tak? Zawsze, tak, jeśli 17. Dobra data. Dobra data. 12. A tym Bóg walczył 17. 12.30, w którym kościele? Kościół świętego Sygmunta, Plac Konfederacji na Bielanach. I po mszy jest apel poległych, jest kompania honorowa. Chyba że tego zabroni. No. Proszę państwa, już jest późna pora. Jeżeli jest jeszcze jakieś pytanie czy głos, to proszę. Jeżeli nie, to jeszcze mam kilka jak gdyby ogłoszeń. Ja bardzo dziękuję za spotkanie. Również dziękuję panu doktorowi Kawęckiemu za bardzo interesujące spotkanie. Proszę państwa, jeżeli chodzi o kolejne nasze propozycje, to spotykamy się za tydzień we wtorek o 19.30. Będzie to spotkanie dotyczące narodowo-radykalnych nurtów w okresie międzywojennym. Pierwotnie miało być to spotkanie dotyczące 80. rocznicy pielgrzymki młodzieży akademickiej, ale ze względu na to, że miało to być spotkanie dwugłos profesora Żaryna jako rys o pielgrzymce młodzieży akademickiej, która była wyrazem właśnie tego odrodzenia narodowo-katolickiego wśród polskiej młodzieży akademickiej w latach 30. A drugi głos miał być księdza Jacka Międlara o tym, jak on w dniu dzisiejszym rozumie radykalizm właśnie narodowo-katolicki. No niestety do tego spotkania nie doszło, a pan profesor Żaryn ma czas dopiero we wrześniu, bo niestety teraz już te terminy ma bardzo i prywatne, i jeszcze senackie napięte. Więc zrobimy spotkanie, w którym oczywiście będzie trochę mowa o pielgrzymce z 1936 roku, ale będzie też mowa o tym, że takie radykalizacja tych poglądów i postaw, zwłaszcza narodowych i katolickich, jak gdyby była charakterystyczna do tamtego czasu. Pojawia się jeszcze jedna, dokładnie w miesiąc po ślubowaniach młodzieży akademickiej w Myślenicach odbyła się tak zwana wyprawa myślenicka Adama Doboszyńskiego. To też był przejaw takiego radykalizmu w ramach Stronnictwa Narodowego. Oczywiście działał ONR, działał Ruch Narodowy Radykalny Falanga w Polsce, a w Europie wiadomo, był to czas Kodreanu w Rumunii, był to czas, jeszcze wtedy chyba żył José Antonio Primo de Rivera w Hiszpanii. Był to czas wielu takich ruchów, które w tamtych latach no, chciały w sposób narodowo radykalny albo narodowo nawet rewolucyjny obalać panujący wówczas system powersalski. Będą goście, którzy jak gdyby wygłoszą referaty, którzy kontynuują jak gdyby tamte tradycje. Będzie przedstawiciel współczesnego ONR-u, będzie przedstawiciel Falangi. Mam nadzieję, że będzie też jeszcze trzeci panelista. To spotkanie odbędzie się właśnie w przyszłym tygodniu, we wtorek o godzinie 19.30 tutaj w tej sali na ulicy Wspólnej 51.
Również już dzisiaj zapraszam na dwa wydarzenia na początku sierpnia. W dniu 1 sierpnia oczywiście na marsz, na piąty marsz Powstania Warszawskiego o godzinie W. O godzinie 17 spotykamy się na rondzie Romana Dmowskiego i z tego ronda wyrusza ten marsz, który tak jak w zeszłym roku przejdzie pod pomnik Powstania Warszawskiego na Placu Krasińskich. I to będzie 1 sierpnia, natomiast 11 sierpnia zapraszam na pewną nową formę naszych tutaj patriotycznych, narodowych, ale też w tym wypadku kresowych manifestacji. Tak jak zapowiadałem po marszu kresowym 11 lipca, do czasu, kiedy parlament nie uchwali ustawy, nie o jakiejś uchwały, ale ustawy upamiętniającej ludobójstwo ukraińskie dokonane na Polakach w Małopolsce Wschodniej, na Wołyniu, do tego czasu każdego 11 miesiąca chcemy się spotykać w różnych miastach, w różnych miejscach. Już pierwsze demonstracje się odbyły na przykład pod biurami poselskimi PiSu, żeby wymóc na posłach PiSu jak gdyby zaangażowanie w tę sprawę. I przed urzędami, przed właśnie biurami PiSu będą się tego typu imprezy odbywać co miesiąc, dlatego nazwaliśmy je miesięcznice wołyńskie. Czyli każdego 11 miesiąca miesięcznica wołyńska. W Warszawie planujemy te miesięcznice w różnych miejscach robić. Pierwsza ma się odbyć 11 sierpnia o godzinie 19 pod pałacem namiestnikowskim, czyli tak zwanym pałacem prezydenckim. Pierwsza była 11 lipca. No ale to jeszcze nie była miesięcznica, ale powiedzmy dobra. Kolejne planujemy o 19. Kolejna prawdopodobnie 11 września pod ambasadą Ukrainy, a jeszcze kolejne to zobaczymy. No, na pewno 11 listopada gdzieś zrobimy i później się dołączymy do Marszu Niepodległości. Ale też będziemy chcieli ten temat związany z ludobójstwem na Polakach jak gdyby zaznaczyć, czyli 10 mamy miesięcznice smoleńskie organizowane przez PiS, a 11 chcemy, żeby były miesięcznice wołyńskie organizowane przez kresowian, przez narodowców, przez patriotów, które mają upamiętniać tamtą zbrodnię i walczyć o godne jej ustawowe upamiętnienie w tym. Jeżeli chodzi o książki, to na przykład polecam nie tylko książkę doktora Kawęckiego, na przykład w książce Grzegorza Brauna Rok w kondominium jest cały rozdział, to jest poświęcony właśnie kresom. Do wszystkich kandydatów na prezydenta były rozsyłane takie ankiety przez środowiska kresowe i tu jest między innymi odpowiedzi na pytania skierowane do kandydatów, których udzielił właśnie Grzegorz Braun. Bardzo ciekawe, merytoryczne odpowiedzi na kilka pytań. Polecam książkę Adriana Grzegorzewskiego, naszego znajomego kolegi, który w tej chwili pracuje w Londynie, ale napisał powieść bardzo cenioną między innymi przez pana Stanisława Strokowskiego, który promował tą książkę we Wrocławiu, Czas tęsknoty. To jest powieść o stosunkach polsko-ukraińskich, troszeczkę podobna do scenariusza filmu Wołyń, bo chodzi między innymi o wątek miłości młodych ludzi, Polaka i Ukrainki. A z takich spraw naszych ostatnich tematów pan profesor Adam Wieląski, bardzo ciekawa książka Prawica w XX wieku, przedstawienie różnych postaci, a także między innymi jest tam książka List do młodych Leona Degrela, też jeden z tematów naszych ostatnich spotkań. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę i zapraszam na nasze kolejne spotkanie.